Przymierza Miłosierdzia z Poznania. Witam Was serdecznie w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu. Już od jutra zaczynamy Wielki Tydzień. Mam nadzieję, że przygotowania do tego wielkiego świętowania, do tych najważniejszych świąt dla nas chrześcijan przebiegły u Was w sposób dobry, że te wszystkie próby, które podjęliście, te wszystkie wyrzeczenia, że one przyniosą w Waszym życiu obfity owoc. Dzisiaj będziemy rozważać Ewangelię według świętego Łukasza. Będzie to opis ostatniej wieczerzy z uczniami. Zanim zaczniemy się modlić, rozważać Słowo, zaprośmy Ducha Świętego, żeby On nas przez nie poprowadził. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię, abyś Ty ogarniał nasze serca, nasze dusze, nasze ciała, nasze umysły, abyś Ty objawiał nam tą prawdę, która jest zawarta w dzisiejszym Słowie. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. Maryjo, Matko Słowa, módl się za nami. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 22, wersety od 14 do 23. A kiedy przyszła właściwa godzina, zasiadł do stołu i z nim apostołowie. Wtedy powiedział im: bardzo zapragnąłem spożyć z wami tego paschalnego baranka, zanim doznam męki. Bo mówię wam, że już nie spożyję go, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem ujął kielich i po modlitwie dziękczynienia powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie, bo mówię wam, że odtąd z tego plonu winorośli nie wypiję, aż przybędzie Królestwo Boże. Potem wziął chleb, wygłosił modlitwę dziękczynienia, połamał i rozdał im, mówiąc: to jest moje ciało, które się za was wydaje. Czyńcie to na moją pamiątkę. Tak samo wziął kielich po wieczerzy i powiedział: ten kielich, który się za was wylewa, to nowe przymierze przez moją krew. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest przy mnie na tym stole. Bo wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi zgodnie z tym, co ma wyznaczone, jednak biada temu człowiekowi, przez którego jest wydawany. Wtedy oni zaczęli dochodzić między sobą, który z nich mógłby być tym, co ma to zrobić. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, kiedy rozważałam tą Ewangelię, to w pierwszej kolejności miałam takie poczucie, żeby skupić się na tym, że Pan tutaj mówi, że On bardzo zapragnął z nami spożywać, z apostołami. Że właśnie pragnienie Jezusa, aby być z nami na uczcie, jest bardzo wielkie. I właśnie jak my możemy przyjść na tą ucztę? Na ucztę, która tak naprawdę dzieje się na każdej Eucharystii. Jakby tą bramą wejścia jest zawsze spowiedź święta. Bo w spowiedzi to Pan przez swoją krew obmywa nas i oczyszcza z każdego grzechu. A później właśnie w samym sakramencie Eucharystii On nas karmi swoim ciałem, abyśmy właśnie nie ustali w drodze do domu Boga Ojca. Co jest też piękne, że tutaj jest powiedziane, że On daje nam się cały. On oddaje swoje ciało, swoją krew. On sam zapragnął tego dokonać, to uczynić. Właśnie to ustanowienie Eucharystii, czyli wydanie samego siebie za moje grzechy, za to, abym mogła mieć życie, życie w pełni, życie w obfitości. Tak samo Ty, niezależnie od tego, co przeżywasz, to chciałabym, abyś dzisiaj wiedział, że Pan Bóg bardzo pragnie Ciebie. Pragnie z Tobą być, pragnie dzielić z Tobą każdy moment Twojego życia. Że On naprawdę wziął każdy Twój grzech,
poniósł go na drzewo krzyża, abyś ty mógł żyć, abyś zmartwychwstał prawdziwie, właśnie do pełni obfitości życia w nim. I tutaj też w tej ostatniej części Ewangelii jest mowa o tym, że Jezusa ktoś miał zdradzić. Jest tu mowa oczywiście o Judaszu. Faktem jest, że tym Judaszem na jakimś etapie naszego życia jest każdy z nas. Ja, ty. Zdradzamy Boga, zdradzamy innych ludzi, zdradzamy samych siebie. Ale co jest tutaj też piękne, że właśnie, że Pan, pomimo tego wszystkiego, On wciąż chce się oddawać za nas i dla nas, nam. Bo Jego miłosierdzie jest niezgłębione, nie ma granic. On pragnie nas oczyszczać, On pragnie nas karmić, On pragnie nam się ofiarowywać. Ja pragnę dzisiaj właśnie Tobie, Panie, za to dziękować, za dar spowiedzi świętej, za dar Eucharystii, za to, że powiedziałeś, Panie, do świętej Faustyny, że im więcej dusza zaufa, tym więcej otrzyma. Także ja pragnę dzisiaj, Panie, z świętą Faustyną powiedzieć: Jezu, ufam Tobie, ufam Twojej miłości, ufam, że Ty mnie prowadzisz każdego dnia, że Ty mnie kochasz, że na każdym kroku ukryta jest ta Twoja miłość i Ty zapraszasz mnie, aby ją odnajdywać. Dziękuję Ci, Panie, właśnie za to, że Ty masz upodobanie w grzesznikach, że Ty ich szukasz na wszystkich drogach świata, że Twoja łaska nie ma granic, że Twoje miłosierdzie jest niezgłębione, nieskończone. Ja Ci, Panie, za to uwielbiam, błogosławię i uwielbiam Twoje święte imię. Bądź błogosławiony, Panie, teraz i na wieki wieczne. Amen. Dziękuję Wam bardzo, kochani. Życzę Wam pięknej niedzieli oraz bardzo dobrze przeżytego Triduum Paschalnego, a też całego Wielkiego Tygodnia, który zaczyna się już jutro. Wszystkiego pięknego dla Was. Pa, z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.